Halo, halo, cześć, dzień dobry. Dzisiaj niezwykle ciekawy temat, bo opowiem ci o moich pięcioletnich doświadczeniach w budowaniu dochodowej agencji reklamowej. Ja nazywam się Tomasz Guzik. Od 5 lat, tak naprawdę od 2018 prowadzę agencję marketingową i dzisiaj powiem ci, jak prowadzić biznes usługowy, jak zbudować wysoką marżowość, jak pozyskiwać wielu, wielu klientów z internetu i pracować zdalnie. Przede wszystkim e, trzeba się zastanowić już od samego początku, czy chcesz budować markę firmy, czy być może personal brand, czyli markę osobistą. Jeżeli zdecydujesz się na budowanie marki firmy, jest to zdecydowanie trudniejszy proces, bardziej wymagający, ale e, jest większa szansa, że w przyszłości zbudujesz taką wartość firmy, że będziesz mógł ją później sprzedać, upłynnić. A jeśli chodzi o marki osobiste, no to zdecydowanie taką firmę ciężko sprzedać. Już same firmy usługowe jest ciężko sprzedać, biznes agencyjny jest ciężko sprzedać, a co dopiero oparte o markę osobistą. Więc musisz się zastanowić, czy to ma być twoje źródło, z którego wyciągasz pieniądze cały czas, ale pracujesz nad tą firmą, czy chcesz ją w przyszłości sprzedać. Jeżeli zdecydujesz się na tą moją drogę, którą ja wybrałem, czyli budowanie marki osobistej, to dużo łatwiej będzie ci budować marżowość usługi, bo marki osobiste są w stanie wywindować cenę usługi do tego stopnia, że będziesz brać kilkakrotnie więcej niż konkurencja, która robi tak zwaną masówkę. I teraz tak, ja uważam, że duży czynnik w budowaniu agencji ma doświadczenie. Jak przez te kilka lat przeprowadziłem kilka tysięcy rozmów z przedsiębiorcami, popełniłem już wszystkie możliwe błędy, poznałem Tysiące biznesów od środka, jak to wszystko wygląda, bo, bo Wy przez telefon mi też opowiadaliście, jak te biznesy wyglądają, co ile kosztuje, jaką mam marżę, jakie macie tam problemy w tym biznesie, ile wydajecie na marketing. Ja się tego wszystkiego nasłuchałem. To dzisiaj mam dużo lepsze kompetencje sprzedażowe. Ja mam po prostu skillę do mykania tych ludzi, do yy, sprzedawania im po prostu tych usług, jak do mnie dzwonią z, różnym, z różnymi problemami, dlatego drogi widzu. Moje zdanie jest takie, że i tak musi upłynąć czas, żebyś ty zdobył kompetencje sprzedażowe. To się nie zadzieje z automatu, musisz troszeczkę po prostu podzwonić, popisać maili, być aktywnym w tym procesie, a jednocześnie budować sobie tą markę osobistą w internecie, budować zasięgi. Ja obrałem taką strategię, że cały swój core biznesu opieram o zasięgi SEO. SEO na YouTubie, SEO na blogu, ponieważ jest to bardzo fajnie skalowalne. I ja mogę co roku mieć większą firmę, większe zasięgi, więcej zapytań ofertowych, co finalnie przekłada się na wyższą sprzedaż w biznesie. Drugą metryką, o którą bardzo w biznesie dbamy jest obsługa klienta, czyli parametr lifetime value. Jeżeli klient jest z nami dłużej, płaci nam dłużej, to jesteśmy w stanie więcej wydawać na marketing, bo wiemy, że finalnie jeden klient przyniesie nam później więcej kasy w firmie. I my mamy klientów, którzy nam płacą, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy rocznie. I znając ten parametr, to po prostu ja jestem w stanie odważniej sobie inwestować w marketing, tak, bo ja wiem, że jak pozyskam klienta, to on ze mną już długo zostanie przez kilka miesięcy, jest to po prostu łatwiejsze. Stale staraj się co pół roku podnosić ceny. Ja wiem, że czasami możemy mieć różnego rodzaju opory przed podnoszeniem ceny, ale to podnoszenie ceny jest takim czynnikiem, który sprawi, że będzie się Wam pracowało przyjemniej, będziecie mieć wyższą marżę, będziecie po prostu więcej w biznesie zarabiać, więcej z tego biznesu wyciągać. Ja wiem, że na początku jest bardzo trudno krzyknąć dużą cenę i mamy różnego rodzaju opory. Ale zazwyczaj klienta, który płaci mniej, jest łatwiej pozyskać też z rynku, bo jest tańszy koszt pozyskania lida i tak dalej, na te, te drobne tematy, jakieś pozycjonowanie wizytówek, obsługa salonów beauty i tak dalej. To są bardzo proste tematy, tanie lidy i tak dalej, i da się szybko gdzieś tam zbudować sobie jakąś podstawową bazę klientów, ale oni płacą mało a dotarcie do tych najbardziej kalorycznych klientów, którzy będą wydawać na marketing nie wiem, powyżej 10 tysięcy miesięcznie na reklamy plus Twoją obsługę i tak dalej, no to już wymaga pewnych skili. Pewnych skili, gdzie musisz się zaprezentować po prostu jako osoba merytoryczna w internecie czy w jakikolwiek inny sposób. Możesz też działać na rekomendacjach, ja nigdy nie byłem w tym jakiś mega dobry, dlatego polecam Ci takie strategie typowo internetowe. Że budujesz, obudowywujesz swoją markę dużą ilością wartościowego kontentu, dzielisz się przemyśleniami, wiedzą, merytoryką i to zamienia się finalnie w kaloryczne lidy, które do Ciebie dzwonią i mają budżet na Twoje usługi. Więc to jest taka droga długoterminowa, ale też musisz wiedzieć o tym, że finalnie. Finalnie tak, droga długoterminowa, ale coś jeszcze miałem powiedzieć. Jeśli chodzi o takich klientów yy, za kilka tysięcy złotych, oni są paliwem dla biznesu i musisz być podywersyfikowany, musisz mieć w portfolio wielu tych klientów. Nie możesz się opierać na jednym, na dwóch klientach, bo to jest bardzo duże ryzyko dla biznesu. Ty skup się na tym, aby pozyskiwać wielu klientów. Wielu klientów na wysokich stawkach i jak tego wszystkiego dokonać? Ja na przykład nie robiłem tak zwanej persony i nie skupiałem się na budowaniu agencji wokół jednej marki, tylko staram się mieć podywersyfikowane portfolio klientów z różnych branż i obsługiwać ich po prostu w różnych branżach. Dzięki temu wszelkiego rodzaju czynniki środowiskowe, kryzysy, choroby jakieś i tak dalej, mnie nie. Nie doskwierają mi. Jeżeli jakaś branża jest zamykana, ma problemy i tak dalej, no to inne funkcjonują, działają. Dzięki temu, że jestem podywersyfikowany, mam zabezpieczenie, takie totalne bezpieczeństwo. Ale ile byśmy się nie starali dywersyfikować, budować różnego rodzaju struktury, to zawsze dochodzi do takich sytuacji, że e, mimo wszystko będą gorsze okresy, gdzie wszystko się będzie sypać, a będą też okresy, że wszystko będzie ci wychodzić. To jest normalne w życiu agencyjnym, w biznesach usługowych, że albo idzie wszystko, albo nie idzie nic. Więc musisz też na te gorsze, gorsze okresy sobie przygotować poduszkę finansową. Jak najszybciej musisz przestawić swoją mentalność z człowieka, który pracuje nad projektami. Do osoby, która deleguje projekty, różnym poszczególnym specjalistom. Dlaczego to jest takie ważne? Bo gdy uwolnisz swój czas, możesz pracować nad biznesem, możesz zastanawiać się, co zrobić, popatrzeć tak z lotu ptaka, co zrobić, aby mój biznes lepiej funkcjonował. A w momencie, kiedy ty cały czas siedzisz aktywnie w projektach, to nie będziesz w stanie tego zrobić, tak? Będziesz cały czas myślał o projektach klientów, zamiast pomyśleć też tak z lotu ptaka o swojej firmie. Co możesz zrobić, żeby ona się szybciej rozwijała? Jakie czynności możesz podjąć? Bardzo ważne jest zmierzenie KPI-ów i zastanawianie się, gdzie dolać pieniądze i zaangażowanie swojego czasu, aby firma mogła urosnąć. Bo jak masz dobrze spiętego analityka, umiesz dobrze czytać dane. To da się tam sporo wywnioskować i pomyśleć, przeczytać z tych danych, gdzie ja muszę zainwestować do cholery trochę czasu, pieniędzy, budżetów, zaangażowania zespołu, aby ta firma mogła rosnąć, czyli gdzie dolewać pieniądze i tak dalej. Warto jest łączyć ze sobą działania organiczne darmowe z działaniami płatnymi reklamowymi i pozyskiwać ruch po prostu z dwóch źródeł z organicznego marketingu z marketingu płatnego. Ja zawsze jestem ogromnym fanem dywersyfikacji i na tym polu pozyskania klientów też. Jeśli chodzi o obsługę klienta na wszystko powinieneś zbudować sobie instrukcję. Instrukcje z poradnikami, wideo, z checklistami, z informacjami, co musisz pracownik Twój na danym etapie wykonać, aby projekt finalnie się udał. Dzięki takim procedurom i procesom. Wszyscy wiedzą, co mają robić w organizacji. Gdy wchodzi nowy pracownik do firmy, wie dokładnie, co ma robić, bo ma do wszystkiego przygotowane instrukcje i ty nie musisz już kolejny raz angażować swojego czasu, opiekować się tym człowiekiem, tylko ta osoba od razu wchodzi w aktywny, działający, zwalidowany, przetestowany proces. Jestem ogromnym fanem takich procesów instrukcji, gdzie wszystko jest wytłumaczone. I taki człowiek może sobie pracować indywidualnie. Ja nie muszę go nawet później kontrolować, tylko rozliczać za poszczególne etapy wykonania projektu. Eee, warto dużo czasu poświęcać na marketing eee, i naukę. Cały czas stale się udoskonalaj, zdobywaj kompetencje, ale też angażuj się w rozwijanie marketingu, bo. Kluczem jest to, żeby cały czas dokładać jedną małą cegiełkę kontentu, każdego dnia dokładać nowe treści, nowe treści, które pracują dla, twojego, dla Twojej firmy i finalnie zbudują, nie wiem, piramidę. E, e, niefinansową, nie finansową, broń Boże, tylko po prostu każdego dnia dokładamy jedną małą cegiełkę, która zbuduje potężny gmach z tego marketingu organicznego, a jednocześnie cały czas mogą sobie chodzić reklamy. U nas w biznesie tych reklam za dużo nie chodzi, ale gdzieś tam wydajemy sobie, nie wiem, z 2-3 tysiące miesięcznie w ten marketing. A finalnie gdzieś tam to się przykłada na spore, spore liczby, ale jednocześnie bardzo mocny nacisk kładziemy na tą sferę kontentową. Cały czas pojawiają się nowe treści w internecie, które docierają do ludzi, zaciekawiają ich i oni się zgłaszają. Musisz sobie też zbudować proces sprzedaży, czyli co się musi zadziać na poszczególnych etapach, żeby finalnie klient do Ciebie zadzwonił i kupił u Ciebie usługę. Musisz mieć proces. Pozyskania klienta, jak z nim później rozmawiać przez telefon, jakie pytania mu zadawać, jak poprowadzić być może wideokola sprzedażowego to wszystko musisz wraz ze swoim doświadczeniem zgromadzić w instrukcję, zaprojektować sobie taką, taki skrypt i później według tego skryptu sprzedawać. Eee, dobrze, eee, i teraz tak, moi drodzy. To by było chyba na tyle. Jeżeli chcecie, abym stworzył dla Was kurs online, kurs dotyczący budowania dochodowych agencji reklamowych, dajcie mi o tym znać w komentarzu. Bo zastanawiam się, czy taki tego typu kurs zaprojektować. Pozdrawiam serdecznie. Tomasz Guzik. Cześć.